Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie u mnie na kanale w drugim odcinku z Wyzwania Idealnego Życia. I na początku chcę Wam bardzo, bardzo gorąco podziękować za tak miłe przyjęcie tego wyzwania w mojej wersji, w moim wykonaniu. Naprawdę aż wzruszona byłam, jak czytałam Wasze komentarze, bo naprawdę jest mi bardzo miło, że polubiliście moich simów, naszych w sumie już teraz, i jesteście zaciekawieni tą historią i no naprawdę bardzo, bardzo Wam dziękuję, no bo to jest dla mnie ogromnie ważne, tak, żeby Wam się podobało. Także dzięki wielkie jeszcze raz, a my już przechodzimy do rozgrywki. No i mamy bardzo mało czasu, zanim Johnny pójdzie do pracy, ponieważ on idzie na 6 rano, ja go już obudzę teraz. Ponieważ malutka, nie, postaraj się zasnąć, bo Ty jesteś głodna. Plus jeszcze zrobiłaś pieluszkę, więc nie będę już jej brała tutaj na ten stół, ale weźmiemy tutaj opiekę nad dzieckiem i przewiniemy oraz nakarmimy z butelki. Johnny, proszę bardzo się podnieść, w sensie miałeś jakiś flirciarski, uroczy sen. Poczekaj Johnny, poczekaj, co Ty tu miałeś? Sen o miłości swojego życia. Johnny śnił o znalezieniu miłości życia drugiej połówki, która była wszystkim, czego kiedykolwiek pragnął w związku. Łączyła ich głęboka więź. Czuł się spełniony i szczęśliwy. Razem przeżywali przygody i tworzyli niezapomniane wspomnienia. No, mam nadzieję, że ten sen się spełni kiedyś, Johnny. Naprawdę trzymam za to mocno kciuki i myślę, że widzowie też. Także przewiń ją koniecznie. Ja nie wiem, czy ona pójdzie do żłobka? Chyba tak. Nakarm i przewiń, tak, dokładnie. I później ją tutaj położysz w końcu. No prawdopodobnie, chociaż nie, może się nie spóźnisz do pracy. Mam nadzieję, że nie. Co Ty byś chciał? Zjedz przekąskę, a tutaj porozmawiać, tak? Poflirtować z Mel. O kurczę, czyżby... najlepsza przyjaciółka była obiektem Twoich zainteresowań? W sumie to by się fajnie złożyło, nie? Tak myślę. Nie. Ojku, miałeś się przewinąć. Nie no, jak jest w pracy, że opuszcza pracę? Kurczę. Dobra. Idź do tej pracy. Jestem ciekawa, czy ją wyślą do żłobka. Jak Ty wyglądasz, Johnny? Ja nie wiedziałam, że oni tak wyglądają, ale do twarzy Ci powiem, w tym pomarańczowym. No, fajnie wyglądasz. Ciekawa jestem, czy ona pójdzie do żłobka w takim razie. Maluszku, co jest? Ciepło i wygoda nagle zniknęły. Chyba nastał koniec świata. Wyślij do żłobka chyba, no i Lia nam zniknęła, więc słuchajcie, Johnny nie do końca wie, co robić w pracy. Nowy pracownik dołączył do zespołu, Johnny chciałby się przedstawić, ale boi się, że wywrze złe wrażenie, no tak, bo on jest niezręczny towarzysko. Zrób co w swojej mocy, by nawiązać nową przyjaźń, zobaczymy. Johnny gubi się we własnych słowach, wskutek czego popełnia sporą gafę. Szef oraz współpracownik czują się urażeni, co ma odpowiednie przełożenie na ocenę jego pracy. O nie, pogorszenie pracy. Kurczę, no trudno, ale chciałam, żeby spróbował. Dobra, słuchajcie, wrócę do Was, jak tylko Johnny wróci z pracy i to będzie o godzinie 10, także już niedługo. Okej, Johnny wrócił, Lia też wróciła, no i Johnny zarobił dzisiaj 72, więc chyba troszkę gorzej, nie? Bo on... Chociaż nie wiem w sumie, czy to wpłynęło na jego pensję dzisiaj. Dobra, malutka wróciła, on już tutaj biegnie do swojej córki. Ty w ogóle też jesteś dość... Chociaż nie, Ty chyba coś podżerałeś w pracy, jakieś burgery, ale malutka jest zdecydowanie... śpiąca, wiesz co? Ja to na razie przyłożę tu. W ogóle zainstalowałam takiego modzika na usługi pralnicze, bo uznałam, że przy takiej ilości ciuchów, jakie się tutaj produkują, myślę, że raz na jakiś czas możemy sobie z tego skorzystać, bo no i oczywiście delikatne pranie, no bo mamy małe dziecko. Więc no myślę, że czasami można takie ułatwienie sobie tutaj wprowadzić. No, Johnny jest samotnym rodzicem, więc myślę, że czasami można mu ułatwić życie. Wiesz co, należałoby Ci chyba, chociaż nie wiem, czy Ciebie przewinęli w tym żłobku? A, nie ma już tego, nie ma już przewiń. Chyba ją przewinęli, tak? A nie, jest przewiń, dobra. To przewiń ją w takim razie. Wykąpiemy ją też. Wykąp, proszę bardzo. I w ogóle powiem Wam, że jeśli Johnny'emu się pojawi tutaj ten nastrójnik, że... A tutaj cały czas muzyka chyba jest włączona. Pojawi mu się ten nastrójnik z pleśnią. Ja to będę usuwała. W ogóle usunęłam to wyzwanie parceli, że jest brudna, bo nie wiem, czy to nie od tego się baguje. Ale będę to usuwać, ponieważ tutaj nie ma tej cechy parceli, że jest spleśniała, tak? No, więc no, nie chcę ryzykować. No ale powiem Wam, że flirty tutaj z Mel, no możemy spróbować. Trochę pewnie będzie niezręcznie, jak to zwykle bywa. Wykąpią jeszcze oczywiście. Ona zaraz znowu będzie robiła, tak, znowu będzie robić. Dobra, idziemy się jeszcze kąpać. Jak Ty, Johnny, fajnie wyglądasz w tym stroju w ogóle, nie? W tej czapce takiej. Myślę, że fajnie wygląda. O matko, coś tutaj chyba się... Dobra, zaraz tutaj wszystko posprzątamy. Malutka jest trochę śpiąca. Później możesz ją... zrobić jej pierdzioszkę. Możesz... tutaj czułość weźmiemy, pocałować i położymy ją spać. Tutaj? Nie, wiecie co? Położymy ją tutaj, posać. To ona później jak się obudzi, to się może zabawkami pobawi. Myślę, że to będzie w porządku opcja. Dobra, a Johnny tutaj wszystko poogarnia. Zje coś w końcu. Oni są uroczy, naprawdę. Nie, nie ma tutaj żadnej pleśni. Nie ma. Nie wiem, o co tutaj chodzi z tym, no ale trudno. Dobra, połóż się tutaj. Ona postara się zasnąć. I no matko, jaka jest w ogóle zmęczona, biedna. Dobra, kochana, no, wiesz co? Przy córce złych nawyków ją będziesz uczył, Johnny. Nie ty. Postaraj się zasnąć. Ty się postaraj zasnąć, a Ty, Johnny, bierzesz się, chłopie, do roboty. Skorzystaj sobie. No, tata puścił bąkę, musisz to przeżyć niestety, malutka. Postaraj się zasnąć. A Johnny tutaj poogarnia i później do Ciebie na pewno wrócimy. W ogóle zobaczę też, czy uda mi się tutaj ją nauczyć leżenia na brzuszku, bo jak sobie tutaj coś próbowałam, czemu Ty nie spuszczasz? Aha, no tak, bo Ty jesteś... A Ty się chciałaś napić wody, dobra, to napijesz się wody jak najbardziej. Napij się. Umyj sobie ręce, umyj sobie zęby, bo chyba tego też jeszcze nie zrobiłeś. I w ogóle ja mu kupiłam drugi wózek jakby się gdzieś wybrali poza dom. A uznajmy, że to jest po prostu dekoracja taka, że wiecie, on bierze stąd wózek. No wiecie, o co chodzi, nie? Nie będziesz drzemał. Nie będziesz, chłopie, drzemał. Ja chciałam, żebyś Ty zjadł coś. Ty chciałeś zjeść jakąś przekąskę. Czyli pewnie coś na szybko, nie? Tak mi się wydaje. Zjedz, wypij coś na szybko. Dobra, co Ty byś mógł sobie zjeść? A weź sobie... kanapkę z serem i szynką. Proszę bardzo. W ogóle też należałoby tutaj to pranie ogarnąć. Tego prania jest najwięcej. Niestety. Dobra, usiądź sobie. Przestawiłam ten stolik, żeby nie było. I wiesz co, możesz też zadzwonić w sumie do Mel, porozmawiać z nią. Dobra. I zanim będzie drzemka, to jeszcze tutaj bym chciała, żebyś suche i ciepłe. Dobra, odłożymy pranie i wysuszymy kolejne, no i pozmywamy tutaj te brudne gary. To trzeba będzie też włożyć do prania. No, także naprawdę jest co robić. A na razie Johnny sobie tutaj zadzwonił do przyjaciółki. Dobra, Johnny, weź to posprzątaj. Posprzątaj ten talerz. To też proszę sprzątnąć. Okej, dobra, zabierasz to już, okej. A w ogóle chyba następną rzeczą, jaką zrobimy w kolejnym odcinku, będzie właśnie adopcja psa, także bardzo myślę fajnie. Ej no, miałeś to też posprzątać. A tu jeszcze coś miałeś po drodze? Chyba tak. No dobra. Dobra, to sprzątnij to, chłopie. A jeszcze butelka. Widzisz, sprzątanie nie jest takie straszne. Co ty tu masz? Coś smacznego do sączenia, muzyka, miła rozmowa. Ale sprzątnij to, gościu. Proszę to zabrać do zlewu. No, albo tutaj, wszystko jedno. Dobra, dalej proszę wyładuj i odłóż pranie. Kolejne damy do suszenia. O, dokładnie. A czy ty możesz jeszcze tutaj... Zrób pranie, a nie, pralka jest chyba pełna, wiesz, to musisz tutaj przełożyć do suszarki. No dokładnie tak, jak tam malutka nasza, ona zaraz znowu będzie i głodna i znowu zrobić pieluszkę. Dobra, wyczyść tacę i wysusz ubrania i to bardzo proszę włożyć do pralki, no dokładnie tak. Wyznaj, że jesteś niezręczny, towarzysko. No to jak najbardziej możesz. Dobra, ja myślę, że tutaj, kochana, wiesz co? Weź ty się obudź. Weź się obudź, użyj sobie pieluszki. To cię tata znowu przewinie i znowu cię nakarmi i jeszcze cię położymy spać tak normalnie. Jaką minkę zrobiła. Nie, poczekaj. Podejdź tutaj. Nie, momencik, poczekaj maluszku, ja wiem, że ty jesteś śpiąca, ale ty jesteś też głodna w ogóle. Podrzucaj ją, przytul i nakarm ją z butelki. Nakarm z butelki. Bardzo proszę. I proszę jeszcze ją przewinąć oczywiście. I położymy ją spać i sami się też zdrzemniemy. Johnny się w ogóle jeszcze nie przebrał z tego stroju, nie? Zaraz cię, chłopie, przebiorę. Miałem taki pomysł, kurczę, tylko nie wiem, czy to już nie będzie za późno, żeby się wybrać z wózkiem na spacer do tego takiego centrum fajnego dla dzieci. Zaraz pójdziesz spać, Johnny, momencik. Dobra, malutka już jest nakarmiona. Położysz ją tutaj spać. Ja ci już zmienię te ciuchy. Proszę bardzo, możesz być w tej koszuli. O, proszę bardzo. No i też widziałam, że Johnny wam się spodobał. Ja tak jako Sim, jako mężczyzna, no on jest przystojnym mężczyzną. W końcu dobre geny ma po Benetach, tak? Ale nie no, on jest bardzo fajnym Simem. Też mi się bardzo podoba i bardzo go lubię. I naprawdę ma jakieś takie dobro w oczach. Wiem, że to są tylko piksele, ale piksele też... mają takie swoje, wiecie, ludzkie... O, jej w piżamkę, pięknie, no i idziemy, Lulu. I tata też się tutaj musi zdrzemnąć koniecznie. Wiesz co, nie będziesz drzemał, pójdziesz normalnie sobie spać. No dobra, i kolejne pranie oczywiście się tu naprodukowało, wiadomo. Dobra, no to wracamy, jak już się nasi Simowie wyśpią. No dobrze, Johnny tutaj wstał i również Lia się obudziła i jest 21:16, no po prostu wiedziałam, że nic z tych planów nie wyjdzie. To też przez to, że Johnny ma tę pracę tak, że wraca o tej 11:00. On naprawdę ma bardzo dużo tutaj rzeczy do ogarnięcia. No i no, ciężko będzie tutaj zrealizować takie plany jak wyjście do parku. To może będzie później, jak Lia będzie toddlerem. Zaraz to wybierzemy. Zobaczcie, ile tego w ogóle jest, masakra. Nie wiem, czy... Nie wiem, Johnny musi się trochę tutaj przespać z tym pomysłem flirtowania z Mel, ale on znowu tutaj miał, patrzcie, jakiś romantyczny sen o randce. We śnie Johnny został porwany przez najbardziej romantyczne doświadczenie swojego życia. Siedział w przytulnym kinie, trzymając się za ręce ze swoją drugą połówką, oglądając razem ponadczasowy klasyk. Atmosfera była idealna. Odgłosy śmiechu i szepty innych par w kinie, zapach maślanego popcornu i przyćmione światła. Gdy historia rozwijała się na ekranie, Johnny czuł, jak jego serce pęcznieje z miłości i przywiązania do osoby siedzącej obok niego. Sen pozostawił go z tęsknotą za urzeczywistnieniem tego uczucia. No... bolące plecy. Ojejku, no tak, no tak. Dzisiaj chyba jednak zostaniemy sobie w domu, wiecie? Tak mi się coś wydaje. Wiesz co, tak, weź ją tutaj, weź ją podnieść. No i jeszcze te etapy trzeba by było zrobić, nie? Pogawędka, przyjazna czułość, zrób pierdzioszkę. Baw się w akuku. Przyjazne aktywności, czytaj książkę dla małych dzieci, a później wyślesz te ciuchy do pralni. Myślę, że to jest dobre udogodnienie dla samotnego rodzica. Jak ja sobie tutaj próbowałam jeden dzień z nimi przegrać, to Johnny miał tutaj problem, żeby uczyć małą leżenia na brzuszku, bo mówił, że nie ma miejsca. Bo on ciągle mi chodził tutaj do tego korytarza, gdzie faktycznie jest mało miejsca. Więc no zobaczymy, jak to nam pójdzie. Najwyżej jakieś przemeblowanie tutaj lekkie zrobię. A co ty tutaj nie możesz się dostać? Coś widzę. Ty nie miałeś jej czytać bajki? O, masz. I znowu po prostu malutka to po prostu ma... Przewiń ją, chłopie. Przewiń ją. Nie kładź jej. Cuchnąca pieluszka. No cuchnąca, no. Ty też robisz, tylko gdzie indziej. No przewiń ją. Zaraz nie będzie śmierdziało. Dobra, przewiniesz. Pocałuj. Czy malutka jest głodna? Jest głodna, jak najbardziej, tak. Nakarm z butelki. Odkryto dziwactwo. Wychodek na świeżym powietrzu. Lia często siusia podczas zmiany pieluszki. Niemowlęta z takim dziwactwem silniej reagują na zmiany temperatury w pomieszczeniu w trakcie przewijania, przez co mogą wtedy popuścić. Okej. No to trudno, no. Trudno. Każdy coś tam ma, nie? Dobra. Co ty miałeś zrobić? A karmić z butelki, dobra. I zobaczymy, czy ty możesz w ogóle, połóż ją tu na sekundkę, posadź ją, jak ją nakarmisz, posprzątasz te brudne pieluchy, wyrzuć śmieci, to posprzątamy. Wiem, że jest bardzo późno. Ja się w ogóle zastanawiam, czemu nie zmienić tej kariery na tego wolnego strzelca. Czy ty masz w ogóle jakieś te... Ty masz tylko granie w gry wideo tutaj rozwinięte. Ty nie masz umiejętności chyba programowania, a tam chyba to jest potrzebne, z tego co wiem. Pleśni nie ma, to nieprawda. Wiem, że to może wyglądać jak lekkie tutaj oszukiwanie, ale tu naprawdę nie ma od czego być ta pleśni, także połóż ją na chwilkę tutaj. Ty, malutka, możesz się tutaj pobawić zabawkami i popatrzeć na zabawki. Johnny, widzę, że tutaj na bosaka. No dobra. Kończenie etapu? A jakie masz kończenie etapu? To poczekaj. Zobacz, jakie jest kończenie etapu. Co mamy? Śmiech odblokowano. Super. Brawo. Pięknie. No i bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Baw się zabawkami. I odblokowano chwyt. Lia po raz pierwszy zdołała z całych sił coś podnieść i chwycić. Dalej baw się zabawkami, by bardziej pobudzić rozwój umiejętności motorycznych. No pewnie, że tak. Dobra, Johnny, gdzie ty jesteś? Ty wyrzuciłeś te? Dlaczego ty tutaj to zostawiasz? Proszę to sprzątnąć. Chluba i największa radość. Cóż za dokonanie. Johnny nie wierzy, że jego maleństwo osiągnęło tak wiele w tak krótkim czasie. No widzisz? Super. Bardzo mnie to cieszy. No nie wiem, czemu właśnie nie zmienię tej kariery. na tego wolnego strzelca, bo tak to on będzie mógł pracować sobie w domu, z tego co wiem. A, nie uprałeś tych ubrań, fantastycznie. Ja bym spróbowała poćwiczyć tutaj, wiesz co, weźmy usługi pralnicze, delikatne pranie chemiczne. Ja bym tutaj spróbowała poćwiczyć z nią to leżenie na brzuszku. Tylko nie wiem, czy on będzie miał leżenie na brzuszku. Nie wiem, czy on będzie miał tutaj, kurczę, miejsce, bo ostatnio coś mi właśnie krzyczał, że nie ma. A, czyli da się tutaj na tej macie to robić, czyli oni nie muszą odchodzić gdzieś tam, nie wiadomo gdzie. No to dobrze, to bardzo dobrze. No to już mamy problem rozwiązany, słuchajcie. No to bardzo się cieszę, że tak tutaj się udało, bo wtedy chyba Johnny mnie nie skumał, że tutaj może z malutką przyjść. No na pewno to trochę potrwa, zanim ona się nauczy. Ja myślę, że jak to skończymy teraz, to położymy ją spać. O, mamy podnoszenie głowy, super! A co to takiego? Lia po raz pierwszy uniosła główkę. Ile tu ciekawych rzeczy. Zadbaj o to, by opiekuni Simki o imieniu Lia ćwiczyli z nią wspólne leżenie na brzuszku. Super, bardzo się cieszę. No to w takim razie, o, drugi poziom umiejętności wychowawczych. Super, brawo Johnny, brawo Lia. Jestem z Was naprawdę bardzo dumna. Pobaw się jeszcze z nią. Zrób pierdzioszkę. I jeszcze tutaj proszę ją przytulić, dać buziaka, pocałuj i kładziemy spać. Dobrze, kładziemy spać i jeszcze Ty musisz coś przekąsić, Johnny. Zrobić sobie siku i weźmiesz sobie prysznic. Naprawdę są słodcy ci Simowie, tak mi się dobrze tutaj gra, bardzo ich lubię naprawdę. Dajcie znać, co sądzicie o tym pomyśle poflirtowania z Mel. Mel to jest taka pozytywnie zakręcona wariatka, w dobrym znaczeniu tego słowa oczywiście. Johnny jest strasznie niezręczny towarzysko i myślę, że flirciarsko też. No ale wpadł mu taki pomysł do głowy, tak? No też fajnie by było, jakby Johnny kogoś miał, nie? Tak jak też pisaliście. Dobrze spędzać z Tobą czas, naprawdę lubię, gdy jesteś w pobliżu. Mam nadzieję, że Twoje uczucia są podobne. Na pewno tak, na pewno tak. Dobra, trzeba się już iść, kłaść, spać. To nie jest takie proste, tu wszystko odblokować. Posać. Dobra, to już jej nie całuj. To już jej nie całuj. Po prostu ją... opowiedz jej bajkę na dobranoc. Później sobie skorzystaj. Weźmiesz sobie prysznic. I jeszcze coś przekąsisz. No i będę musiała Cię położyć oczywiście spać. No dobrze, malutka już tutaj śpi przy gwiazdeczkach, także fantastycznie. Johnny, Ty skorzystasz sobie. Ja nie wiem, czy Ty się będziesz kładł spać, spuść wodę oczywiście. Umyj sobie ręce, weź sobie szybki prysznic i zjedz sobie tutaj... Ty chyba miałeś jakiś kawałek pizzy, z tego co pamiętam. Otwórz... Tak, miałeś tu kawałek pizzy. To weź sobie jeszcze kawałek. Zanieś to do kosza na pranie. Tutaj po prostu non stop walczymy z tym praniem brudnym. No ale dobra, trudno. Tak to już jest. Dobra, kochani. Ja myślę, że powolutku... A co Ty jesteś taki zmęczony? No bez przesady. Nie jesteś jakiś taki mocno zmęczony, co Ty się tak słaniasz na nogach. Ja myślę, że powolutko będziemy już kończyli ten odcinek. Coś chciałam powiedzieć, ale zapomniałam. Dobra. A nie, wiem, pamiętam. Tak jak mówiłam, tutaj mamy dzisiaj już w sumie, czyli to będzie kolejny odcinek. Adoptujemy sobie pieska, tak jak mówiłam. Później myślę, że też przegramy sobie ten dzień kolejny na tym etapie niemowlaka. No a w następnym odcinku już będą urodzinki Lii, także może Johnny zrobi jakiś taki torcik, tak? Jakiś taki podstawowy. Także no, myślę, że tutaj nie będę już tego na pewno skracała, tylko przejdziemy sobie przez te dni, tak jak one tutaj są w planach. No dobra, słuchajcie, więc to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się on Wam podobał. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych moich filmach i seriach. Cześć!